Nazywam się Barbara Doniecka z Domu Racka. Mój numer obozowy 86341. Wybuch Powstania Warszawskiego zastał mnie wraz z mamą w naszym mieszkaniu na Ochocie przy ulicy Kaliskich 19. Ojciec był wtedy w pracy. Miałam wówczas 10 lat i nie zdawałam sobie sprawy, co się faktycznie dzieje. Mimo że Ochotę od początku odpanowali powstańcy, to na skutek ogromnego niemieckiego ostrzału bezpieczniej było przebywać w piwnicy, do której my żeśmy się schroniły. Pamiętam tylko, jak od czasu do czasu wpadali do niej powstańcy, pełni zapału i nadziei, informując, że za parę dni zwyciężą. Mówili, że Rosjanie znajdują się na Pradze za Wisłą i w razie potrzeby pomogą w walce. Była to jednak złudna nadzieja, że ktokolwiek skutecznie nam pomoże i wbrew oczekiwaniom stało się to co najgorsze. Niemcy podczas wypędzania ludności cywilnej z Warszawy byli bezwzględni. Podpalali domy, a wyciągniętych z piwnic mieszkańców pod karabinami gnali na Zieleniak, targowisko przy ulicy Grójeckiej. Tu działy się okropne rzeczy. Wybranych z tłumu mężczyzn stawiano pod murem i na oczach wszystkich rozstrzeliwano. Wśród nich rozpoznałam naszego dozorcę, pana Franciszka. Ze zgrozą wspominam także rabowanie mienia oraz płacz młodych kobiet kryjących się przed gwałcącymi Ukraińcami w niemieckich mundurach. Po upiornej, pełnej lęku nocy spędzonej na Zieleniaku znów nas spędzono, tym razem na Dworzec Zachodni, skąd pociągiem elektrycznym zostaliśmy przywiezieni do Pruszkowa. W Pruszkowie zgromadzono nas w olbrzymiej hali, gdzie był ogromny zaduch i ścisk. Ludzie siedzieli skupieni blisko siebie, słychać było krzyki osób obłąkanych, którzy nie wytrzymywali psychicznie wydarzeń ostatnich dni i po prostu zwariowali. To dopiero był początek koszmaru. Po dwóch dniach bez żadnego posiłku byłyśmy bardzo głodne. Wypędzone z piwnicy w Warszawie wyszłyśmy z mamą nagle bez niczego, tak jak stałyśmy. To też kostki cukru otrzymane od jakiejś starszej pani siedzącej obok nas były wielkim wsparciem. Wreszcie Niemcy wyprowadzili wszystkich z tej hali, po czym nastąpiła selekcja ludzi do transportu. Mężczyzn na jedną stronę, stare kobiety na drugą, a matki z dziećmi na trzecią stronę. Usłyszałam tylko Große Kinder. W efekcie znalazłyśmy się w zaryglowanym wagonie towarowym, jak dla bydła, a podróż w nieznane mijała w warunkach antysanitarnych, bez jedzenia i picia, podczas gdy ówczesny sierpień był bardzo upalny. Ogromne stłoczenie jadących powodowało, że w wagonie było bardzo duszno. Ponadto wydzierał się okropny odór odchodów, gdyż ludzie załatwiali swoje potrzeby bezpośrednio w tej ogromnej, bydlęcej skrzyni. Warunki te sprawiały, że niektórzy słabli. Do Birkenau transport z Warszawy dotarł nocą. Wyganiano nas z tych wagonów na rampie w atmosferze pośpiechu wśród okrzyku Schneller, Schneller. My na razie nie wiedziałyśmy, gdzie się znajdujemy, ale pamiętam, jak jeden z mężczyzn krzyknął: rany boskie, to Oświęcim. Dorośli już wiedzieli, co ich czeka, że są w obozie koncentracyjnym, ale ja jeszcze nie zdawałam sobie z tego sprawy. To był dopiero początek naszej gehenny. Panował głód, smród i obawa o życie. Muszę tu wspomnieć o tragedii, jaką przeżyła 5-letnia dziewczynka Helenka. Ja byłam z nią na tej samej koi na bloku 16A, obecnie blok 13. Ona nie mogła pogodzić się z tym, że ją rozdzielono z matką. Bez przerwy płakała i wołała, że chce do mamy. Myśmy ją tuliły i pocieszały, jak potrafiłyśmy, ale to niewiele pomagało. Nie chciała jeść ani pić, budziła się w nocy i płakała, wołając, że chce do mamy. To był koszmar nie tylko dla niej, ale i dla nas, bo przeżywałyśmy bardzo, patrząc, jak ona cierpi. Stało się jednak to, co najgorsze, bo pewnej nocy Helenka zmarła z rozpaczy. Czasem przeraźliwe wycie syren oznajmiało próbę ucieczki więźnia z obozu. Wówczas udręką dla nas było wielogodzinne apele. Trudno było ustać przez wiele godzin na baczność, niejednokrotnie bez obiadu i kolacji, wówczas liczono i liczono nas bez końca. Jak było lato, to piekło słońce, a jak zima, to kostniałyśmy z zimna.
Nie wolno było się poruszać, bo zaraz można było oberwać pejczem po plecach lub po głowie. Mnie też to spotkało. Przechodzący i liczący nas wówczas młody SS-man zatrzymał się przede mną i uporczywie patrzył mi prosto w oczy. Nie mogąc dłużej znieść jego uporczywego wzroku, spuściłam głowę i zamknęłam oczy, a wtedy on zdzielił mnie pejczem przez ucho i policzek tak silnie, że pręgę od uderzenia w policzku miałam przez kolejnych kilka dni. Wtedy zadałam pytanie, Boże, dlaczego? Za co? Przecież tak stoję grzecznie i niczego złego nie zrobiłam. Uważałam, że Pan Bóg może wszystko, więc dlaczego na to pozwolił? Gorąco się modliłam, aby Bóg mnie nie opuścił i pozwolił mi wszystko przetrwać. Tego się nie da opisać. To był koszmar, którego nie sposób przekazać. Strach i obawa o życie. Przez wiele lat nie byłam gotowa o tym mówić. To przecież tkwi we mnie do dziś. Gdy wróciłam na koje, to koleżanki powiedziały, że SS-man, uderzając mnie w twarz, zhańbił mnie i to na całe życie. Dopiero niedawno uświadomiłam sobie, że nie mam się czego wstydzić. I jest mi lżej, że to z siebie wydobyłam. Niemcy się bawili naszym kosztem, a nam zabrano dzieciństwo i musiałyśmy szybko dorosnąć. Stałyśmy się stare, malutkie. Dziękuję.